W dzisiejszym odcinku zagram jednoprowincjonalnym państwem położonym w regionie perskim, a dokładniej Ardabilem. Oczywiście na najnowszym dodatku King of Kings. I stworzę z tego kraju nowo dodane Imperium Perskie z bardzo rzadką religią, którą przywrócę. A to wszystko pozwoli nam mieć bardzo dobrych jakościowo generałów, jak i bardzo dobrą jakościową armię. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Ardabil to jednoprowincjonalny mały kraj, który jest feudalną teokracją. Jest niezbyt bogaty, szczerze mówiąc ledwo co zarabia, ale dostał nowe drzewko polegające na jednoczeniu całego regionu perskiego. Dostaliśmy też nowy stan militarny szyickich wojowników, Kizilbasz, czy jakkolwiek się wymawia, i łączy to się z kilkoma nowymi przywilejami, ale na razie nie ma ich za dużo. Jednym z najważniejszych przywilejów jest ten dający nam dostęp do specjalnych regimentów. No i z tego co widzicie, one nie są za mocne, nie mają za dużych bonusów militarnych, są po prostu tańszą armią, o 1/4, co jest całkiem niezłą rzeczą na sam początek, zwłaszcza jeżeli byśmy planowali rekrutować kawalerię, a powiem szczerze, tutaj może nam się to bardzo przydać. Zwróćcie uwagę, że teraz pojawiły nam się kolejne nowe przywileje powiązane z tymi nowymi specjalnymi jednostkami. Je jednak natomiast będę brał później. A resztę przywilejów rozdaję następująco i powiem wam szczerze, bardzo ostrożnie z nimi postępuję, ponieważ planuję już podbijać od samego początku, więc tak liczę na to, że dostajemy z powrotem dużo ziemi. Chociaż widzę, że Kizilbasi mają bardzo dużo wpływów, więc możemy jej dostać mniej niż myślałem. Przetestujemy, zobaczymy. Po pierwszych wojnach rozdam kolejne przywileje i wam je jeszcze raz pokażę. Odbieramy, wykonujemy misję na tańszych doradców, akurat trafił mi się militarny, więc bardzo fajnie. Jak zwykle obecnie zwracam uwagę na modele jednostek i nie wiem, czy były takie, czy doszły nowe, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli chodzi o nasz dwór, mamy bardzo słabego władcę. Jego najlepszym atutem jest to, że daje nam bonus do morale, który może nam się połączyć z bonusem do morale z Pajety, bo na początku startujemy mając go minus 100, czyli jak widzicie morale plus 10%. No i fajnie byłoby mieć też doradcę z morale, to też mam dwójkowego, na którego mnie nie stać niestety, więc jego brać nie będę. I to by nam dało niezłego kopa na początek, zwłaszcza w tych naszych pierwszych wojenkach. Ale nie będzie nam to też za bardzo potrzebne. Rekrutuję na początek tak, dwie kawalerie, te specjalne. No i następną do kapa to dorzucimy oczywiście piechotę. Będę przekraczał limit, ale mówię, czeka nas dużo wojen, to nie jest problem. Normalną kawalerię wywalamy z armii, bo jest po prostu za droga. Jeżeli chodzi o naszych rywali, wyboru za dużego nie mamy. Za to mamy gigantyczny wybór gier na Enebie, mnóstwo przecen najlepszych tytułów. Linki jak zwykle do Eneby macie w opisie. Więc czekamy do 30 i ich rozdamy. I początek w zasadzie możecie rozegrać dwojako. Albo wpuść duże rekonquesty, bo ten kraj ma dwa bardzo szybkie claimy. Oraz z misji za chwilę dostajemy jeszcze ich więcej. Albo możecie polecieć wojny na show strength, żeby nazbierać jak najwięcej monarchy points na początku rozgrywki. Mi zależy na szybkich podbojach, więc pójdę tą drogą. Generałowie nie za mocni, ale mają przynajmniej po jednym punkcie w siege'u, a to się zawsze przydaje. I powiem szczerze, z naszej pierwszej decyzji narodowej to wezmę to. Bo raczej nic nie będę budował, a roszczenia terytorialne tak czy siak będę miał w najbliższym czasie. A tak dostanę jeden punkt manpowera w naszej stolicy, no i tańsze dewowanie na 5 lat. Zapomniałem sprawić, czy mamy tańszych doradców, na których nam byłoby stać, ale z tego co wygląda, totalnie ich nie mamy, więc czekamy na tego z misji. Ej, teraz się tak przyglądam, że to są chyba totalnie nowe portrety, nie? Nie kojarzę ich. Mamy tańszego generała. Ej, mam bardzo dobrą kompanię najemników. 3 do siege'a. Cały budżet na to pójdzie, trudno. 30. To wyznaczamy rywali, a 12 atakujemy Biapas. Ej, czekaj, czekaj, kim jest Gilan? Ty masz z nim sojusz na początku? Kolejna bardzo ważna rzecz, zobaczcie, na 25 lat reformujemy naszą armię, dostajemy jeszcze więcej morale. Potrzebuję też zrekrutować 3 regimenty naszych specjalnych jednostek, co w zasadzie robię od razu teraz. Tak jak mówiłem, kawalerię damy i na razie nic. Bo lecimy na wojnę! I szczerze mówiąc, z tym krajem od razu rozwiązuję sojusz, jest nam totalnie niepotrzebny. I jeszcze taka mała uwaga, nie wspomniałem o sojusznikach, bo powiem szczerze, żadnego tutaj mi się jeszcze nie udało. Pierwszy raz Tymur mnie nienawidzi. Kuszące! W poprzednich moich rozgrywkach zawsze mnie nienawidził, więc teraz poprawiam z nim relacje. Przebijamy się przez przeciwnika. Te wojny pierwsze będą nawet dość łatwe, więc tu nie ma za bardzo co pokazywać. No i zobaczcie, mamy taki piękny, łososiowy kolor naszych specjalnych jednostek. Shivran niestety złapał mocniejszego sojusznika, ale to nic złego, i tak planuje atakować ten kraj. Władca Tymurydów bardzo szybko umiera. To mają teraz przekichane, że tak powiem, bo każdy ich wasal staje się w tym momencie bardzo nielojalny i za chwilę będą mieli miętowy fars? Co tu się stało temu krajowi? Nieważne, będzie wojna domowa. W
tym Urlandii. Dobra, teraz sprawdziłem. Nasze misje niestety będą wymagały wczesnej wojny z Quara Kunjulu, więc za bardzo nie mam wyboru. Musimy skupić się na punktach militarnych, nawet kosztem zacofania administracyjnego, niestety. Co jeszcze, że początek tej rozgrywki to będzie jazda na pożyczkach. Pierwsze podboje! Dobra, niby wykonaliśmy misję na założenie Cisilbash, czy jakkolwiek się to wymawia. Aha, i w zależności od tego, jak wykonamy tą misję, czyli którą z tych rzeczy tutaj narodowych klikniemy, albo nawet wszystkich, ja tu mogę wszystko naraz odpalać? Aha! Boże, totalnie co innego miałem w pamięci. To ja biorę wszystkie bonusy. I tu teraz też dostanę wszystkie bonusy, super! Ej, ja to chcę, permanentne casus belli religijne. Muszę mieć religiosity wyższe. Ciężko będzie. Chociaż możemy też ustabilizować nasz kraj, żeby nie był aż taki wybuchowy. Hehe. A, i zapomniałem, my nie mamy chyba tolerancji heretyków jako sunici. My mamy tolerant... może się uda. A w sumie zrobię coś szalonego. Weźmy, zaatakujmy Quara Kunjulu o podbicie ich stolicy. Zobaczymy, czy to przetrwam. Bo tak się składa, że my mamy prowincję w górach, naszą stolicę. A pamiętajcie, że w górach mamy zmniejszoną szerokość pola bitwy. Palę też każdą biedą prowincję w moim kraju, żeby przeciwnicy się tutaj wolniej poruszali. Dam to możliwość po prostu zarządzania bitwami lepszą. No i zobaczmy, jak nam się to uda. Mamy więcej morale, przeciwnik dostaje -2, ładnie ich bijemy, ładnie ich bijemy. I bang! Armia znika. Oczywiście teraz wszystko na pauzie trzeba robić. Stakujemy nasze regimenty, żeby miały pełną linię i szykujemy się na kolejne bitwy. I zobaczcie, sojusznicy przestali iść, tylko armia Quara Kunjulu idzie i ona dostanie zaraz kolejnego stack wipe'a. To jest przepiękne. Znowu wspaniała obrona, 0-0. To jest większym zerem. Ale oczywiście to nam nie da zwycięstwa. Musimy najpierw zająć ten kraj, możliwe, że go zwasalizujemy, więc naszą armię tutaj wyślimy i cofnijmy się. Nie możemy jeszcze atakować, nie możemy jeszcze zdobywać tej fortecy. W ogóle jak teraz ta religia w tym regionie wygląda? Mam wrażenie, że jakby mniej szyitów było, a o wiele więcej sunnitów. O tak, no to mamy to. Promote piety. 25 lat to akurat tyle, ile potrzebujemy na zjednoczenie tego regionu. Ej! A co my tu mamy? Nie wiedziałem, że dostaliśmy lokalną organizację. Oho, ho, patrzcie, Quara Kunjulu robi to. Niech tylko kłódka się tu pojawi. I robimy kółeczko. Zniszczyliśmy i uciekamy, bo nie mamy szans zresztą. Przynajmniej dopóki nie zdobędziemy tej fortecy. I raczej ten kraj będę wasalizował. Mam roszczenia do Mazandaranu, więc wykorzystamy je w dalszych wojnach. Dobra, zróbmy to. Cofnijmy się. Niech przeciwnicy zaatakują naszą stolicę. Zobaczcie, ale to jest tak przewidywalne teraz, jak AI się zachowa. Wejdą na stolicę. Okej, okay, tak. A my lecimy tutaj i z tym krajem kończymy wojnę. Znaczy jeszcze nie, ale będzie on ostatecznie naszym wasalem i płaci nam dużo pieniążków. I czas na kolejną bitewkę. Wow, ale im rzeź robimy, ale im rzeź robimy. Zobaczcie to. Ktoś się w nas wbija, ale kłódki nie ma, więc zaraz się wycofa. Ale ja jestem głupi, nie buduję siatki szpiegowskiej, a powinienem. Jeszcze nie atakujemy. Jeszcze musimy tak dwa razy w ten sposób pokonać Quara Kunjulu i dopiero będziemy szturmować. Ale tu możemy pójść oblegać tą fortecę jedynkową. Ona powinna dość szybko paść z tym naszym dorazą. Chyba, że zauważycie, że gdzieś armia Quara Kunjulu leci, to z niej schodźcie. Nie chcemy toczyć bitwy z tymi minusami, które mamy z gór. Dobra, to była bitwa, która zmienia wszystko, bo zobaczcie, gdzie jest przeciwnik, więc podzielimy go i pobijemy. Dobra, tą nację robimy naszym wasalem, bo zwiększy nam to force limit, jak i oczywiście zacznie nam też wysyłać wojsko za jakiś czas. Dobra, limit zwiększony do 9, więc rekrutujmy tanią kompanię i atakujmy kolejny fort, który mamy w okolicy. I w sumie nawet murali za bardzo nie będziemy potrzebowali, więc lećmy na tą bitwę. Tak, zobaczcie, i dostałem tutaj co naprawdę jeden minus, więc nie jest to jakaś super liczba, ale zawsze co? Okej, okay, jak to wygląda? Dobra, idźcie na moją fortecę. Nie idziecie na moją fortecę, tutaj jest niestety góra. Dobra, i spróbuję zdobyć Wargola. Okej, okay, ten kraj staje się lojalnym naszym wasalem, więc każmy mu, żeby wspierał nasze działanie i dołączy się do naszej głównej armii, najlepiej do którejś z najemnych. Tu specjalnie stoi znacznie większym stakiem niż potrzebuje, bo wtedy są mniejsze szanse na to, że bot wbije się w tą górę, znaczy fortecę. Ale jeżeli zobaczymy, że będzie miał tutaj dojść do bitwy, to tego nie chcemy i będę się wycofywał. I Ayam zaatakował Quara Kunjulu. W sumie jest mi to obojętne? No trochę tych terytoriów chcą. Zobaczcie, przeciwnik totalnie mnie ignoruje, bo mam większy stack w tym jednym miejscu i idzie zdobywać fortecę mojego wasala. No po prostu, jakbym mógł, bym mu wysłał golda z wdzięczność. 210 dni oblężenia i nasz Wargol zdobyty. Powiem szczerze, chciałbym tą wojnę dłużej kontynuować. Mam już 80% z wygranych bitew.
drzew, ale tak, weźmiemy dużo pieniążków, chociaż czekajcie, może to zrobimy inaczej. Pieniążki, wojenne reparacje i ile możemy. Tak, dziękuję. Jestem zadowolony z tej pierwszej naszej wojny. Jedna prowincja pokonała tak potężne Kwarakundżulu. Ej, ile nowych rzeczy tu pododawali. Zaraz będę miał bankruta. A, to się tak po prostu źle przelicza. W sumie to wiecie, pospocajmy nasze... Lol, 186 golda zostało, easy. Dobra, i teraz możemy zająć się resztą moich przywilei, nie? Pojawiła nam się też pierwsza prowincja z innowiercami, więc oczywiście możemy też rozdać przywileje dla nich mi odpowiednie. I obecnie przywileje tak się u mnie prezentują. Bardzo niedużo ich pododawałem. I tutaj to może was dziwi, że wziąłem u Quizbach, wziąłem ten przywilej zwiększając nam force limit tego, tylko uwaga, patrzcie jakie są tutaj wzrosty, koszty kultury. I okej, okay, patrzcie, dostaję tutaj twardego kora. Dobra, na szczęście przekroczyliśmy 20%, więc całe punkty administracyjne zostało mi zrzucone. Zmniejsza nam to War Exhaustion, super. I kolejna rzecz, wow, 25 lat, dobra, bierzemy to. No, dużo więcej to ja tutaj i tak nie pokorowałem. Jako, że bardzo dużo punktów mi brakuje, to zaatakujmy moich nowych rywali. Humiliate, potem ich podbijemy. Raczej nie powinni pomóc. Wykorzystajmy to, że mamy armię, że mamy szybkie obleganie tych fortec. Nowy loading screen. No i kończymy naszą wojnę wielkim pokazem siły. Upokarzamy naszego rywala. Bardzo mnie to cieszy. Jesteśmy na plusie. Niestety w międzyczasie drugi rywal zniknął. Dobra, zmniejszamy autonomię. Buntami się nie przejmujemy, bo i tak za chwilę będziemy pewnie w cali okupowani. I kto inny je będzie czyścił? A, tylko trzeba odebrać ziemię. Dobra, dasz limit wojska rośnie, rośnie. Mamy już bardzo dużą morale, bo wzięliśmy kolejną technologię. Więc teraz atakujemy Shivran. Jednocześnie Ayam. A Kunjulu raczej nie. Nogaje. To jest horda, więc jak będzie walczyła na górskich prowincjach, nie ma z nami najmniejszych szans. I wiecie co? Tutaj zaatakujemy na religijnym Casus Belli. Rozpoczynamy od ataku na Ayam. Cały czas wykorzystuję to, że mamy tak dobrego militarnego dowódcę tutaj od najemników. I myślę, że pójdziemy od razu na ich stolicę, bo oni raczej będą atakowali od strony Kwarakundżulu, pójdą na naszą fortecę, więc ewentualnie będziemy się tutaj cofali i ich niszczyli na mojej fortecy. I w sumie na pewno zapomnę, więc odpalam tutaj local defensiveness. Wynika w międzyczasie tych większych bitew, które są, więc tutaj, o widzicie, lecę zajmować obszary i toczyć bitwy z takimi mniejszymi stakami, żeby je niszczyć po kolei. Przeciwnik niech się podzieli, my wtedy go pobniszczymy. To już jest zbyt łatwe, no to jest po prostu zbyt łatwe, po prostu. Ej, tu zawsze były takie płaskie terytoria? Ja byłem święci zawsze przekonany, że to jest górski fort. Ja narzekałem, że ostatnio miałem tak mało bitew, a teraz bitwa za bitwą, rzeź za rzezią. Ach, bardzo fajne i zapomniałem tutaj spalić oczywiście tą fortecę. To liczę, że mi przeciwnicy zaraz wyczyszczą, więc na razie się nie cofam do Tabrizu, żeby stłumić ten bunt. No niestety mam trochę pecha, bo Ayam szybko nadrobił technologię i patrzę, co od niego mogę brać. I myślę, że weźmiemy te wszystkie prowincje, podbijemy bez pieniędzy, więc tak czy siak się nieźle poszerzyliśmy, a bez Ayamu całą resztę już szybko pokonamy. Trzecia technologia. No i zmarł mi ten fajny dowódca, co go tutaj miałem. A teraz mam jednocześnie szczęście, bo Tymur ma właśnie wojnę domową. Dosłownie ze wszystkimi. Przełączy naszego kupca, żeby tutaj poprawiał relacje w okolicy. Mam wrażenie, że to może nam się przydać. To jest szybciej agresywna ekspansja będzie nam spadał. Nie! Dobra, zdobywamy jeszcze stolicę Nogajów i ich pisujemy, bo tutaj może być dużo pieniążków do zdobycia. A wojnę kończymy pięknym zwycięstwem. Zaczątkiem koalicji. No ale to prowadzi nas dalej misjami podbicia Shirwy i w zasadzie już jesteśmy prawie na naszej drodze do zjednoczenia z Persją. Znaczy stworzenia Persji. Bo potrzebuję jeszcze trzech prowincji. Jedna, druga, trzecia. Tylko chwilę przystopuję. Pozwolę sobie teraz przez jakieś 2-3 lata potłumić bunty, które mam, bo niestety z tymi sobie muszę poradzić. Czekajcie. Weźmiemy też piątą technologię. Moglibyśmy poszerzyć naszą królewską domenę, ale nie chcemy tego zrobić, bo ta cecha jest na okres życia władcy. I powiem wam szczerze, chcemy to zrobić dopiero kiedy będziemy mieli tego władcę, Ismaila I. Dobra, trzeba też tutaj przyspieszyć nawracanie tych prowincji wszystkich sunnickich na szyitów, żeby mieć trochę stabilniejszy kraj. I z tego co wiem, nie trzeba się już spieszyć z podbojem tej prowincji, jeżeli chcemy przejść na zaoroastrianizm. Tak jakby co, chyba że się mylę. Wow, nawet już na plusie jestem, coś zarabiam, ale ta inflacja. Dobra, teraz muszę jak najszybciej integrować Gilan. To jest najlepsza prowincja do wprowadzenia renesansu w naszym regionie. Zobaczcie, nie dość, że jest tutaj w przyszłości węgiel, to na początku mamy sukno, silk, jedwab, kretynie i do tego płaskie, totalne tereny. Musimy integrować wasala oraz przenieść tutaj naszą stolicę. Ale to akurat dobrze się składa i tak musimy kilka lat poczekać, żeby kompanie najemnicze mogły być ponownie przez nas zrekrutowane, zwłaszcza te wolne kompanie. Ej, czekaj, patrzcie jak to się zmienia, to tak losuje dziennie? Pozwolę sobie też nadać jeden przywilej Amirom, mianowicie ten, który pozwala mi przyzywać generała lepszego. O, ten. Trzymajcie kciuki, żeby był dobry. O, tak. No i może co? Czas powołać tutaj ten nasz święty
Wow. In every province? Wow. To naprawdę mocne. Bierzemy to. Oj, włączamy edykt oczywiście. I możemy teraz wykonać taką misję za założenie świętego zakonu, a właściwie to zakonu Safanidów. I dostajemy tam zamek oraz moskit. Wiecie co? Ja poczekam z tą misją na moment przeniesienia stolicy. Będzie to chyba lepsze. Wow. A jakie mamy teraz tutaj bonusy maksymalne? Army Tradition, Cavalry Combatability i zwiększoną liczbę regimentów tych tanich. Fajnie. Ale zobaczcie, jakie potężne misje są dla tego nowego stanu. 29 tysięcy manpowera w nagrodę dostajemy za podbicie tego. To jest mój 10-letni manpower. Wow. Dobra, pierwsza nasza reforma rządowa i powiem wam szczerze, pierwszy raz nie pójdę od dawna w podatki. To znaczy one były tutaj. Pójdziemy w jakość armii. Dobra, wrok integrujemy mojego wasala. A dobra, przenoszenie stolicy trochę mnie będzie kosztowało. Trudno, ale przenosimy tutaj. Zmniejszamy autonomię bez sensu, bo i tak w stolicy jest zawsze zero. Edykt na Devovanko. Oczywiście ta decyzja rządowa. Zaprosiłem też również proroka z zagranicy. I dzięki temu mamy minus 40 parę procent. 50 nawet. Oczywiście do kosztów developmentu. No i teraz rozwijamy naszą stolicę po taniości. Tylko oczywiście pamiętajmy, żeby infrastrukturę też tutaj wprowadzać. Pięknie. No i mamy renesans. Ciekawe, ile mnie wprowadzenie kosztuje. Drobnica. Pierwsze rozwinięcie z ery i tak naprawdę tutaj bardzo warto byłoby się zastanowić na wzięciem tego bonusu, gdybyśmy zostawili stolicę w starym miejscu. Ale jednak nie zostawiłem. Dlatego weźmiemy agresywną ekspansję. Mała szybka wojenka, która w sumie nam zasponsoruje przyjęcie renesansu w naszym kraju. Co właściwie też od razu robię. Wojnę z Goldstanem o tą jedną ostatnią prowincję, którą potrzebujemy do narodzin Ismaila. Mam nadzieję, że tutaj dostanę twarde kory, bo nie chcę tego korować. Wiesz, czekaj. Przecież to mi nie stworzy Persji. Ja potrzebuję tych prowincji do stworzenia Persji. Czas, żeby tron objął nowy władca. No chyba, że nie chcemy takiego władcy, a czynimy go albo dobrym doradcą, albo niesamowicie przekoksanym generałem. Wiecie co, władcą będzie znakomitym. Mam takie przeczucie. Dobra, i niech jak najszybciej obejmie tron. No, mam przeczucie, że ta wojna będzie wyzwaniem. Cokolwiek. Ha, ciekawe. Conqueror? A tak się składa, że ten trade jest zawsze dla Conquerora. No dobra, damy sobie radę. Aha, ja to jeszcze wszystko muszę podbić. No dobra. Ej, dość ładnie ten Ardebil wygląda, nie? Transluxiana jak najszybciej wyjmuje z tej wojny. Ma ona największą armię, więc jak się jej pozbędę, to teraz już ta wojna jest totalnie do wygrania. Komu będę musiał znowu w swoim fortece odbijać, no trudno. Widzicie? Już mam ją tylko dwukrotną przewagę. Są bez szans. Dobra, na razie tych prowincji nie koruję dalszych. Myślę, że oszczędzę punkty, kiedy stworzę Persję. Dostanę kory na te prowincje. Jeżeli się mylę, no to po prostu kurujemy to później. No, na to korów nie dostanę, więc możemy spokojnie to podbić. Tak, jak najbardziej. Bardziej, że uwielbiam fortecę w tym miejscu. Ona zatrzyma wszystko, co idzie z góry. Naprawiłem swój błąd z początku odcinku i teraz ustawiłem fokus na punkty administracyjne. Bardzo szybko będę musiał je zacząć nadrabiać. O, tak samo jak muszę pozbyć się następcy. No okej, okay, papa. O, buntownicy się pokazali. Jak miło z ich strony. O, chodź ajam. To już nadszedł czas, żeby rozdrobić twoje armię. Tak, wspaniale. I teraz tutaj ostatnią ich konnicę dopadamy. Pięknie. Ale o co w tym chodzi? Dobra, to są chyba ostatnie trzy prowincje, których potrzebuję. Zgadza się. O, Czarnowca powróciła, bo wcześniej zniknęła, a teraz znowu jest. Wiecie co, chociaż to zrobię trochę mniej optymalnie, bo chcę zrobić misję po prostu do końca. Tutaj dostaniemy bardzo fajny modyfikator na długość życia naszego władcy, a jest bardzo młody. Tylko odpuszczę tą misję, ona jest taka useless trochę. No i w teorii moglibyśmy już stworzyć Persję, ale to jeszcze nie ten moment. Przynajmniej jeszcze jedna upierdliwa wojna z Farsem o kilka jego prowincji. Dobra, jeszcze nie jesteśmy imperium i musimy zwiększać nasz governing przywilejami dla Stanów. No jakby powiedzieć, zbliżyliśmy się do kapa. Ech, szkoda, że nie możemy mieć tańszych regimentów dział, bo są bardzo drogie. Odpalamy wreszcie naszą perską złotą erę. A to dlatego, żeby przyjąć po taniości technologię. To jest po pierwsze, która pozwoli nam wreszcie pójść w pierwszą żarówkę, pierwszą ideę nam rozwinąć. I tutaj nie będę ukrywał, pójdziemy w jakościowe idee. Bardzo zależy mi na tym rozwinięciu, jak i na dyscyplinie. Bo pamiętajcie, że mam tutaj pewien monument dla religii, którą zamierzam grać. Tłumy nasze ostatnie bunty i lecimy z kolejną wojną. Znaczy jeszcze jedną, bo obecnie toczę jedną z hordą. Bo chcę wykonać tą misję. 70 tysięcy manpowera. Trzecia reforma. I weźmy podatki oczywiście, bo powinno mi to troszeczkę teraz ustabilizować sytuację w moim kraju. Więc edykty podatkowe dosłownie wszędzie wprowadzam. Ej, chyba się popsuły, nic mi nie podniosły podatków. Pamiętajcie, że jakby co, to gram na wersji takiej przedpremierowej. Więc tutaj może kilka rzeczy jeszcze nie działać, ponownie. Tak, wbijanie się forty dwójkowe to jest na pewno wina AI. O, starcie tytanów. Zobaczcie, pierwsza wojna, Mameluk Osman, dosłownie. Osman ma większą armię, lepszą technologię. O, tu Mameluk znowu przejdzie.
gra. Jeżeli mnie zapytacie, czy ja właśnie zapomniałem o wojnie, którą toczyłem z Hordą, to odpowiedź brzmi tak. Totalnie o niej zapomniałem. Bank Traxioxane, bardzo go lubię. Z Persją się jeszcze dlatego nie spieszę, że sprawdziłem i niestety nie dostajemy twardych korów na cały obszar ten perski dawny w momencie utworzenia Persji, więc po prostu no, nie ma co się spieszyć. Chyba, że gdzieś tam potem to jest w misjach, no ale jeżeli jest w misjach, no to po prostu jeszcze tego nie przeglądałem. Samo utworzenie Persji nie daje nam twardych korów, a mam wrażenie, że chyba wcześniej nam dawało. Jakie to straszne, mamy niewystarczającą rekrutację. Jak dobrze, że nie można mieć minusowego manpowera. Okej, bierzemy Royal Marine w największym imperium w okolicy, przynajmniej jeszcze największym. Ciekawe, czy uda się mieć sojusz po tej wojnie z nimi. Imperium Osmańskie, ej, ale ono urosło. Nawet we Włoszech już jest. Czyżby Osman został wreszcie naprawiony? Czyżby to imperium wreszcie było straszne? Nie wiem jak wy, ale ja trzymam kciuki za to, bo liczę na to, że będzie naszym głównym przeciwnikiem w okolicy. Nawet się nie zastanawiam, biorę ten sojusz jak najszybciej. Tym bardziej, że mam teraz dużo agresywnej ekspansji w okolicy, ale złapałem wystarczającą liczbę prowincji, żeby zrobić wreszcie tą misję. Na długość życia naszego władcy dostaje my naprawdę przepotężne modyfikatory. Niech powstaną Safanidzi. Czyli tutaj dostajemy niestety minusowe pajety zawsze. Myślałem, że to tak działa, że w momencie, kiedy jesteśmy na plusie, to nam się zmienia ten modyfikator na plus. Nie. Ten kraj jest pomyślany na tym, żeby mieć minusowe pajety, a szkoda, bo jednak wolę mieć legalizm niż mistycyzm. No i tak jak mówiłem, no nie będziemy robili tego, nie będziemy robili konsolidacji Persji. Co prawda bardzo fajny jest ten bonus zmniejszający autonomię, ale jednak nie będę go brał. No po prostu za dużo trzeba to robić. No zobaczcie, to trzy prowincje, tutaj cały fars, strasznie dużo tych podbojów jest. A po co to robić, skoro Persję mogę stworzyć znacznie, znacznie wcześniej, co też właśnie robię? Jeszcze raz, takie mieliśmy idee przed zmianą, tak na szybko wam pokazuję, żebyście mieli je w głowie, a takie mamy po zmianie. I szczerze mówiąc, perskie idee wydają mi się troszeczkę mocniejsze. Tylko te taksy na końcu. Dlaczego? Powinny być pierwsze. I dostajemy teraz takie gigantyczne drzewko misji. No zobaczcie, ile tego jest. To jest ponoć drugie czy trzecie największe drzewko misji obecnie w grze. Oh my god! Jakiegoś przykoksa dostaniemy. Ja nie ukrywam, że jestem najciekawszy tej misji. Our Religion Direction, czyli wybór naszej religii państwowej. I potrzebujemy, żeby wykonać tę misję, w ogóle posiadać teologa albo inkwizytora. Ciekawe, czy to zależy od tego, co się nam wydarzy. No i niestety żadnego z nich nie mam, więc przerolujmy sobie. I w sumie jak tak patrzę na to nasze drzewko, to mamy jego jakby takie trzy części. Główne podbojowe na samej górze. Potem środkowe mamy religijne, pomieszane z bonusami dla naszej armii. Bo tutaj są naprawdę niezłe bonusy dla armii, zobaczcie no. Co chwilę coś dostajemy. I ostatnia część tego drzewka to jest po prostu totalnie ekonomiczne pod rozwój naszego kraju. Możemy też ustanowić zmianę nazwy naszego kraju na Iran. Ale powiem szczerze, Persja jakoś tak brzmi lepiej i lepiej mi się kojarzy, więc nie będę zmieniał tego taga. Ale kto wie, może wam go pokażę później. Zmiana na Persję dała nam jeszcze nową formę rządów, perski government. Nadal jesteśmy feudalną teokracją, tylko mamy dużo fajniejsze bonusy, zwłaszcza do innowacji i koszty dewa zmniejszone. Wow. Dobra, mogę skasować też już fortece w Shivranie, bo przeniosłem tutaj do tych prowincji górskich, teraz tutaj nikt nie powinien nam być w stanie przejść i w zasadzie została nam jedna forteca do zbudowania w tym miejscu, jeżeli dobrze pamiętam. I zobaczcie, odrodzenie czarnej owcy, zjadła białą owcę, ale nie, to jest bardzo śmieszne jak to wyglądało, że kraj totalnie zniknął, potem został wypuszczony, teraz zaczął od nowa wszystko podbijać, mega fajne. I w sumie zobaczmy te reformy rządowe, czy one pozostały takie same? Wygląda na to, że tak. Na szczęście je mamy cały czas, więc to jest też bardzo dobre. Ej, jesteśmy już imperium? O, to jest duży plus zmiany na Persję. Nie zauważyłem tego tam w opisie. No ale jak widzicie, dostaliśmy co najwyżej roszczenia terytorialne, twardych korów nie mamy. Dobra, a sojusze w Indiach, to my weźmy tutaj, próbujmy zawrzeć z takimi krajami, które mogą nam sporo pomóc w podboju państw sunnickich, czyli z Bahmanisem, bo Vijayanagar raczej będzie naszym celem bardzo szybko, chyba. No i pierwsze starcie wygrał Osman. W sumie jak zwykle. Ciekaw jestem, jak mi pójdzie granie Mamelukiem. O, coś się odblokowało z taksami. Super, ładnie podskoczyły. Serio, musiałem jeszcze raz wszędzie podpinać i jeszcze raz przypiąć te edykty. I teraz działają. Uwierzycie, że ten generał mi wleciał za 100 Army Tradition? Ten? To? On miał chyba jakieś protekcję po prostu rodzinną. Ta misja dała mi 100 tysięcy manpowera. Przecież to jest mega, mega mocne. Okej, okay, a w naszym drzewku misji wymagane jest zatem posiadania 25 prowincji z nadanymi właśnie holy orderami tutaj naszymi. I powiem szczerze, ja chyba wszędzie powinienem to dać. Czy to mi zwiększa koszty prowincji? Nie. Ale kosztuje mnie bardzo dużo militarnych punktów. Ouu, dobra, to nie, aż tak nie robimy. Wiecie co, ja mam tu kuszącą misję do wykonania. Amirzy chcą, żeby Tymurzy byli naszym wasalem. Oni mają trochę roszczeń. Moglibyśmy całą północ dla nich zdobyć. Kim ja jestem, żeby się sprzeciwiać woli naszych poddanych, prawda?
takim, że my jesteśmy. Nie jestem oczywiście pewien, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie, ale zazwyczaj rzeczywiście dobrze było wasalizować Temura. Ale możliwe, że nam powstrzyma to drzewko w którymś momencie, więc radzę wam oglądać resztę odcinka. Oh my god, ta misja jest mega mocna. Musimy mieć sojusz z jakimś krajem albo z zachodu, albo ze wschodu. Polska, czy ty się... ale nie lubisz Osmana, to źle. A Rosja nie lubi nas. Co tu robi Nitra? Dobra, ale poprawiam relacje z Polską. Może być to bardzo ciekawy sojusz persko-polski w przyszłości. Ej, co to jest? Pierwszy raz to widzę ten obrazek. Persja zdecydowanie produkcją stoi. Dobra, budujemy wszędzie, gdzie się da warsztaty. The hatch is over. Czymkolwiek to jest, ale jestem zadowolony. I inni też są bardzo zadowoleni. Albo może Kory pomyliłem z rebeliantami perskimi. Dobra, wasalizujemy Tymura i niestety on jest za duży, żeby mu zmienić jeszcze religię w tej samej wojnie, ale szkoda. O, może uda nam się Basrę pozyskać na wasala. 9 punktów powinno udać nam się zrobić. Ale... no co za rebelianci! I od razu przekraczamy limit wojska, no co za... Druga idea, którą wreszcie biorę i to ma was może zdziwić, ale pójdziemy w ekonomiczne. Chociaż też można zastanowić się i wziąć od razu infrastructure ideas, żeby mieć zmniejszone koszty developmentu oraz tańsze budowanie. Nawet nie wiedziałem, że to zabrali to tańsze budowanie z ekonomicznych. Ekonomiczne głównie biorę dla dyscypliny. W sumie dajcie mi znać, czy chcecie, żebym zrobił taką Persję pod duży podbój. Wtedy byśmy zostali pewnie z szyitami. Teraz raczej chcę przejść na zaorystranizm i to będzie od nas wymagało raczej posiadania dużej, dobrej armii. A w zasadzie to małej, dużej, potężnej armii. Ale jestem ciekaw, czy takiego podejścia pod szyicką Persję też byście chcieli. What the fuck? Dobra, Basra jest naszym wasalem, więc możemy ruszać dalej z podbojami. I myślę, że teraz pokarmimy Temura. Wow. Wow. Co ten kazań? Ej, ja tu chciałem podbijać to wszystko. Dobra, mój epicki generał poprzedni umarł, więc weźmy tego. Rally the Warriors. Chodźcie tu. Chcę was. Wow. Ten jest dobry. Kto powiedział, że jedna wojna to dużo? Podbijamy resztę. No dobra, jest tutaj ta prowincja. 4 wojny naraz, bo czemuż by nie? Persja powstaje! Jest, wreszcie mam z misji lepszego doradcę do nawracania. I będziemy mogli chyba teraz polecieć właśnie naszą ścieżkę religijną. Gdzie ona była? Tutaj, to! Ale jeszcze z tym poczekam, bo mam przeczucie, że nie będzie wesoło, jak wybiorę Zeoristian. Więc skończmy nasze 4 wojny. Land unit killed in a single battle 7000 is at least 40,000. Co? O co tu chodzi? Nie wiem, wezmę tą misję i przetestuję. A teraz 2300. Tu zdecydowanie więcej zabiłem. 51? I nagle 8000. O co tu chodzi? Ta misja chyba nie działa. No i proszę, skonsolidowaliśmy Persję, przynajmniej w jakimś tam aspekcie. I dostajemy teraz 32 punkty developmentu w narosowych prowincjach. No i reform progress plus 15. Dość ciekawie to wygląda. Wow. Reformy Ismaila pierwszego. No, lubię takie reformy. Bardzo lubię te reformy. Uhu. No to wchodzę chyba szybciej w konflikt z Osmanem niż myślałem. No. O, Osman zerwał sojusz. Jak mi przykro. Butcher the Black Sheep, czyli czarna owca przestaje istnieć. Oh my god. Pięknie. To prawie ja ją załatwiłem, ale niech będzie. Coś te wojny nie idą za dobrze. Bardzo mnie to zastanawia, to pogarszanie relacji z tymi krajami, którymi toczymy wojnę. Bardzo mnie to zastanawia. Całkiem fajnie. Pokazać wam jeden z lepszych feature'ów, jaki właśnie zauważyłem, jaki wprowadzono w tej grze, którego nie było wcześniej. Patrzcie, mam armię. I w tej armii są najemnicy, nie? Wcześniej ta opcja była wyszarzona. Nie mogliśmy skonsolidować armii. Teraz możemy to robić. O! To było wcześniej bardzo upierdliwe, bo trzeba było najemników wyłączać z armii i po prostu konsolidować to, co tutaj było. Mega to było upierdliwe. No ale jednak udało się odzyskać dla Tymurydów bardzo dużo. Więc Korostan został zabezpieczony, że tak powiem. Dostaliśmy kolejne roszczenia do Delhi. I rozpoczynamy bardzo powolne zjadanie naszego wasala. Bardzo powolne. Ale co najważniejsze, można powiedzieć, że sytuacja się ustabilizowała w naszym kraju, bo jak widzicie, nie toczę wojen, więc czas wybrać naszą przyszłość. A co to jest? Wow. Mogę teraz podejrzeć sobie branch misję? Ej, ciekawe, czy na starych krajach tak jest. Uta. A, źle kliknąłem. Dobra, to już wiemy, jak to działa, że klikając tą misję, teraz wybieramy, którą branch misję chcemy mieć. To jest dla Shia, Sunni oraz Zoroastriańską. A tym potwierdzamy, którą ścieżką idziemy. Będąc pod starożytnym panowaniem Zoroastriańczyków, Imperium Sasan, region Persji, padł ofiarą muzułmańskiego ataku prowadzonego przez kalifat Rashidun na początku VII wieku. Odkąd nasz lud porzucił nauki Zoroastrian na rzecz wiary swoich zdobywców. Zapomnieli o swoim dziedzictwie, musimy to sprowadzić z powrotem. I patrzcie, to wygląda na to, że będziemy mieli bardzo, bardzo dużo rewolt i jeszcze jesteśmy Shia. Więc to nie jest takie od razu zmienienie wiary. Nie ukrywam, ciekawe. I
Reszta naszych misji staje się aktywna dopiero kiedy będziemy mieli zaorzystańską religię jako narodową. Jestem bardzo ciekaw, jak bardzo będzie mi płonął kraj. Czekajcie, ta misja wymaga ode mnie, żebym miał 10 pożyczek i nie miał inflacji? No to może być wyzwanie. I właśnie wchodzimy na ścieżkę zaorzystańską. Będziemy mieli teraz serię eventów, wydarzeń, które będą właśnie decydowały, czy pójdziemy w kierunku tej ścieżki, czy wręcz przeciwnie. No i z tego co widzę, raczej musimy promować studia zaorzystańskie. Tak na logikę, nie? Jeżeli ma się nam rozprzestrzenić ta religia. A w międzyczasie będę dokończał teraz sprawę farsu. Chcę podbić, by tutaj mieć łaną granicę. Zresztą to da nam dojście już do Indii, więc... No i pięknie, mamy już 120 dyscyplinki. Yeah! Mamy rewoltę, proszę państwa. Bym powiedział, że nawet dość sporą! Co złego się może stać? Zaprośmy proroka z tej religii. Zmieńmy wiarę naszego władcy, tak? Wszyscy to akceptują. Chyba muszę najemników rekrutować. O, patrzcie, amirzy to popierają, te wszystkie zmiany. To jakaś wielka rewolta. Jeżeli wybierzemy tą opcję, to niestety zmienimy ścieżkę zaorstriańską na islamską. Więc nie, do broni! No dobra, najwyżej wezmę kilka pożyczek. Po prostu opornych będziemy po prostu przekonywali siłowo, że to my mamy rację, że wiara w płomień to dobra wiara. Bo wiecie, wiara w płomień zawsze kończyła się dobrze w historii, nie? Tak mi się wydaje. I nadeszło to, stłumiliśmy rebelię ulemy. Będziemy mieli teraz Asza Monarki. Cokolwiek to jest. Minęły miesiące krwawej walk i wreszcie ostatni członek ulemów poddał się militarnej potędze Sachanidów. Ze wszystkich grup, które musiały przetrwać wojnę, najbardziej ucierpiało perskie chłopstwo. Rozczarowani i przerażeni oczywistą rządzą władzy i kontroli ulemów, wielu niegdyś pobożnych ludzi odwróciło się od argumentów szyickich. Bycie szyitą nie jest już wygodne. Niech prowadzi nas mądrość Zoroastra. I coś tracimy, ciekawe, albo coś się wydarzyło. Aż monarki. Nadal jest teokracja, czy już monarchia? Nieważne, ale straciliśmy czwarty tier reformy i tutaj pojawiło się coś nowego. Prowadźmy jak wolną wolę? Co? Powiem szczerze, nawet mnie to zaintrygowało. Dostaliśmy jakąś specjalną formę rządów teraz na Persji. Całkiem mocno, zwiększająca nam manpower w prowincjach z naszą wiarą. Nasza na unrest zmniejszający minus 2, więc będziemy mieli stabilniejszy kraj. Ale chyba też za to możemy teraz dostawać te rozwinięcia. Tak, development minus 10. Szkoda, minus 20 było znacznie potężniejsze, chociaż to jest chyba teraz na cały kraj. Tam to było na region. To może to jest potężniejsze? Nie. Patrzcie, na własnym terytorium dostajemy plus 1 do kostki. To jest mega mocne. I będziemy mogli nawracać inne kraje na naszą wiarę? Przez tą decyzję? Bardzo ciekawe. No ale mamy to. Narodził się płomień i możemy teraz pójść dalej naszą misją. I wiecie, co jest najlepsze? Ja dostanę chyba właśnie centrum nawracania. Zobaczcie. Tak, w stolicy. Wow. No nie powiedziałbym, że sama religia zaorzystańska jest lepsza od naszej, jakkolwiek, ale zawsze to jest coś, jakiś powiew świeżości. I działa ona tak, że za każde podbite centrum z naszą religią, która jest dodatkowo na tą religię nawrócona, możemy wybrać aspekt wiary. Aspekty wyglądają następująco. O, jeszcze tańsze budowanie. I nie ukrywam, siła misjonarzy będzie bardzo nam potrzebna. Ta reforma rządowa daje mi możliwość akceptowania wszystkich religii w moim kraju. No zobaczcie, 100% religii z Unity. Jakie to mocne. I zmienił nam się zakon, ale zmienił tylko nazwę. Mamy teraz jakiś Mobedes, Nobility, Merchants i tutaj zmieniło nam się na Aswaran. I nadal to są szyjccy wojownicy. Poprawcie to. I na ten moment nie widzę jakichś innych przywilejów, ale jeżeli coś przegapiłem, to możecie mi napisać w komentarzu. Nie, serio, nie widzę żadnych unikalnych przywilejów, przynajmniej na razie. Czekaj, coś znowu się zmienia. Patrzcie, mogę zmienić nazwę kraju. Przetestujmy to. Takie mamy perskie idee, dla przypomnienia wam pokazuję, a zmieniają się na te. Ej, i kolor nam się zmienił. Overextension Impact Modifier minus 20%? Technologia. I nie wiem, czy perskie nie są jednak lepsze. Bo tam była dyscyplina, to jakieś morale. W misjach chyba wszystko zostaje po staremu. Nie otwiera nam się żadna nowa ścieżka. Nic tutaj nie widzę. Formy rządów. O, coś się pojawia. Są jakieś takie nietypowe tutaj, które widzę pierwszy raz. Ale to w pierwszych czterech, pięciu w zasadzie. Od czasu muzułmańskiego podboju zagroz naród perski zawsze był kojarzony z oddaniem islamskiej sztuce, architekturze i oczywiście tożsamości. Jednakże wraz z naszą zmianą religijną na wiarę zaorstriańską podążamy ścieżką naszych przodków, Imperium Sasanian. Nasi ludzie są dumni zarówno z naszego pochodzenia, jak i naszej obecnej tożsamości. Zatem żaden z wyborów nie jest tym, którego masy by nie postąpiły. I powiem wam szczerze, że tak, zmienimy nazwę kraju, ale zostaniemy przy ideach perskich. Szczerze mówiąc, po prostu wydaje mi się dużo mocniejsze do tego, co będzie dalej grane. I wcale to nie dlatego, że kolor ten fioletowy będzie bardzo się rzucał w oczy na miniaturze. Chociaż zielony też. No takie imperium to ja rozumiem.
ładnie się to prezentuje. Budujemy dalej nasze świątynie ognia. Albo płomienne świątynie. Pojawił nam się też neozorostriański propet, który zmiesza nam National Andre w naszym kraju i daje siłę nawracania. Czekajcie, czekajcie, zobaczcie, ja tu dostanę dwóch doradców naraz. A w zasadzie, dopóki nie zatrudnię tego doradcy, będę miał te bonusy do nawracania prowincji. Nawet się nie zastanawiam, biorę obrońcę wiary, żeby mieć więcej misjonarzy i lecimy z nawracaniem. Po kolei całymi state'ami, wiecie, będę dawał edykt nawracania i nawracamy po kolei wszystko. No i niestety straciliśmy dostęp do tego zakonu, który mieliśmy, a szkoda, fajny był. W sumie jest to nawet oczywiste, ale mogła być właśnie jakaś taka wersja zaorostriańska tego zakonu. Fajne byłoby to dla tej religii. Tym bardziej, że przecież mam szyickich wojowników. Nawracamy już prowincję z monumentem, potem będziemy go rozbudowywali. I a propos monumentów, jakoś ich tak więcej tutaj? Nie kojarzę tego monumentu na przykład w ogóle. Tu w tej okolicy też raczej ten zamek jest czymś nowym. No dobra, ten handlowy na bank był monument, ale tego nie kojarzę. Ej, o ten zobaczcie, miasto czegoś tam, ale czy rozumiem, że ten nowy monument i kanat Kala pozwala nam kolektować w dowolnym trade node bez kary? Albo zmniejszoną karą, chyba o 25%. Nieważne, ja wreszcie zrobiłem to, napełniłem nasze kufry i teraz dostajemy następujący bonus na 25 lat. I powiem szczerze, najlepiej byłoby z nim poczekać na 11 poziom technologii, bo wtedy wejdą nam manufaktury, jeżeli dobrze pamiętam, do tego. Okej, wprowadzamy kolonializm jako jeden z pierwszych krajów na świecie. To mi pozwala szybko nadrobić technologię. I tutaj ponownie możemy się zastanowić, albo dobrać idee defensywne, żeby dostać kolejne 5% dyscypliny, albo podobrać infrastructure ideas, żeby dostać punkty developmentu. I myślę, że pójdziemy po to, żeby właśnie rozbudować taką silną Persję zaorostriańską, bo z tym monumentem i z tym nowym przywilejem, który dostałem według misji, no to mogę mieć już wystarczająco dyscypliny. I w sumie z technologią jestem 5 lat do przodu, więc poczekamy teraz, zbieramy pieniądze i za 5 lat zabudujemy się całymi manufakturkami i potem na szybko rozbudujemy nasze monumenty. A w międzyczasie to sobie potłumię buntów, bo trochę ich jeszcze mam. Ale powiem wam szczerze, że teraz tak patrzę, że ta nasza forma rządów to taka niezbyt przyjemna jest pod nawracanie prowincji, bo to nam zabiera Asha Vashishta. I tak samo użycie tych aspektów powoduje, że po prostu będzie nam spadało to. Nie chcę mieć minusów. Te plusy są fajne. I trochę dziwne jest to, że niektóre rzeczy są tutaj po prostu jednorazowe, tak jak na przykład zawarcie sojuszu i dosłownie wszystkim krajom dookoła gifty wysyłam, żeby sobie to nabijać szybciej po 25 golda. No od razu kilka punktów mi wpadło. Patrzcie, 41, wysyłamy gifta, 42,9. W sumie dość ciekawa forma rządów, nie ukrywam. A jak wyszło tak 4 razy, czy to da mi więcej, czy jednak nie? Chyba dało więcej. 40, dobra, 10 leci do Polski. Niestety nie. Czy mogę tutaj zarządzać zwrotu pieniędzy? Halo? Ej, coś zrobiłem, że to straciłem. Co? Nie wiem, za zjedzenie wasala coś tu tracę? No chyba nie. Dobra, kolejna reforma rządowa i pójdziemy w toto. Kolar Agashi Regiments. No tańsza technologia, lider zawsze więcej do szoka dostaje, autonomia zmniejszona, tańsze reinforcement, bardzo fajne. Wow, Ming jeszcze istnieje. A, bo era reformacji się nie zaczęła, no tak. 11 technologia, bierzemy naszą wspaniałą misję, o Boże, tu trzeba scrollować, na tańsze budowanie. Zadbałem też już o to, żeby z idei wziąć też tańsze budowanie. No i daje nam to manufakturki po 375. Szkoda, że nie zostało nam to, co mieliśmy tutaj w governmencie perskim. Przydałoby się mieć jeszcze tańsze budowanie. Chyba, że coś mogę jeszcze mieć. What? Ej, zobaczcie to. Jaki przywilej. Great Work of Iran. I teraz każdy typ terenu będzie miał jakąś redukcję do kosztów jego dewowania, jeżeli dobrze rozumiem. Tu nic? Nic. Weźmy jakieś góry. Chyba, że to tu jest wypowiedziane. Tak, Great Work of Iran w górach minus 15. Super. Czyli w Iranie nie lubili budować na płaskim, bo tego tutaj nie widzę. 5% na drylandsach, czyli nam się zeruje. Wow, a tutaj minus 10% w górach. Ej, powiem wam szczerze, że to jest mega mocny przywilej. Bardzo mocny na Persję. Tal Persja, jak nie, to znaczy Eran Shahr. Cokolwiek to znaczy. No ale tak jak widzicie, no, zarabiamy 113 golda, 7,5 tysiąca mamy. No i nadszedł czas na wielką rozbudowę. Tak, już? Tak. W tym celu nawet biorę pożyczki jednoprocentowe, bo to jest akurat bardzo opłacalne w przypadku manufaktur. Czekajcie, miał być jakiś malarz do kasowania budynków. Nie widzę nic nowego. Aha! Zobaczcie! Prawym klikam i mogę zniszczyć świątynię. Oh my god, jakie to OP. Czekajcie, jak zmienię widok na dobra. Okej, okay, dobra, dobra. To jest dobre, ale nie wiem, gdzie mam świątynię. Nie! Skąd mam wiedzieć, czy ja chcę w tej prowincji kasować świątynię, czy nie? Kurde! No dobra, zostaje staromodne przeglądanie prowincji. No i nastała era reformacji. I w tej erze, jako Persja, mamy zmniejszony development o jeszcze minus 20. Tak, jakby co, nie zauważyłem tego, że już nie jestem Persją. Kontynuuję
kontynuujemy naszą drogę nawracania naszej... wow, naszego świata, naszego kraju. Przywracamy Avestę, czymkolwiek to było. Fajne jest to, że są te opisy tutaj. Widać, że paradoks, wie, że one były zawsze, ale lubię to czytać. Lubię to czytać, mimo tego nie robię na odcinkach. Lubię to czytać, bo się przynajmniej czegoś dowiaduję danym. Czekaj. Ja mam Propagation Religion? Sprawdzałem, nie miałem tego. Chyba mi się to właśnie pokazało. Dobra, mamy Luke wpadł pod władanie Osmana i super, że wreszcie Osman teraz na tym patchu najnowszym wybiera tą opcję. Ja się cieszę, bo będę miał trudniejszego przeciwnika za chwilę. No i w sumie teraz, jak już pozbyliśmy się naszego edyktu na zarabianie dużych, fajnych pieniędzy, to niestety wszędzie indziej musimy rozdać ten przywilej handlowy. W sumie on też jest dobry, żeby nie było, ale jakoś wolę te pieniążki z taksów. Więcej hajsu wpada zazwyczaj. O, i to mi się jeszcze, zobaczcie, pojawiło. Zapomniałem o aspektach wiary, totalnie. Mogłem mieć jeszcze tańsze budowanie. Nie. Dobra, przyspieszmy nawracanie naszych prowincji, żeby nie było. I rozpoczynam budowę naszych monumentów. I powiem wam szczerze, ja lubię to robić w ten sposób, że kolejkuję kilka na raz. A tutaj będziemy mieli 3 chyba. Bo ten pierwszy okres jest fajny. On trwa tylko 10 lat budowy. I niech po prostu w tych słabszych monumentach to się robi samo. A my skupimy się potem na rozbudowie tego monumentu. Oh my god, mam automatycznych misjonarzy. Ale do edyktów chyba niczego nie dodali, bo przynajmniej nie widzę. Szukałem. Jeżeli da się jakoś inaczej zaznaczać szybciej edykty, to mi powiedzcie, proszę. I właśnie chyba otworzyliśmy jedwabny szlak. Oh my god, zobaczcie te upgrade'y, które właśnie dostaliśmy. Szybsze obleganie, bonus do fortów, spy network construction szybsze, trade node power. No dobra, to akurat nie jest przyspieszone, ale to jest mega mocne. Nice. 200 golda prawie. Wiem, że niektórzy i tak by robili więcej tutaj w tym regionie, ale ja nie jestem ekspertem tego regionu. Ja umiem polską grać. I dalej rozbudowujemy nasz szlak. No nie mogę. Po prostu zobaczcie, jakie to mocne. Wszystkie moje prowincje z klotami, silkiem i barwnikami. Jeszcze tak się upewniam, że nie trzeba było może poczekać na integrowanie tych murów, ale no nie. To jest jedna prowincja. I wiecie co? Zastanawiam się, co by było, jakbym kliknął tą misję po podbiciu Indii. Ale też podążamy dalej naszą ścieżką religijną, bo właśnie zwiększyłem tolerancję w moim kraju. Więc sobie pójdziemy w integrację sunnitów. Muszę nawrócić 15 krajów na zaoroastrianizm. To będzie wyzwanie, powiem szczerze. Ej, i zobaczcie, tutaj jak zrobimy Purify the Holy Sites, nawracanie prowincji już nie będzie nam redukowało pyłów. Okej, mówię i mam. Dobra, i muszę użyć każdego z tych. Ej, i dostaniemy wtedy jakieś ulepszenie. No nie ukrywam, wojna z Osmanem się zbliża, więc weźmy ten bonus. Jeżeli nie, ten bonus zostawimy na samą bezpośrednią wojnę. To odpalamy. Okej, będziemy mogli rekrutować jakichś wielkich wezyrów. Na czym to dokładnie polega? Zobaczmy. Wybierał dowolnego doradcę i będzie 100% tańszy? Czemu to jest na czerwono? To jest bardzo dobre. Ej, co to za doradca? I oni nam jeszcze dają inne bonusy. Czemu nie wziąłem militarnego? Jak to cofnąć? Dobra, zobaczmy militarnych. Assault Fort Ability, oh my god. Z dyscyplinką pan, Siege Ability. Tradycja armii roczna, plus 1. Dobra, ale wezmę doradcę z dyscypliną, bo po prostu muszę. Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. On jest tańszy do zatrudnienia, nie do opłacania miesięcznego. Ma normalną cenę. Fuj. I proszę państwa, monument na trzeci poziom, chociaż domyślam się, że pewnie gdzieś go dostaję też w misjach do ulepszenia. Przynajmniej jak kiedyś przeglądałem, to gdzieś to widziałem w części religijnej. Oh my god, zobaczcie to. Development w prowincjach z naszą główną kulturą. No to ruszamy, proszę państwa, na pomoc Polsce. I tak w międzyczasie rozbudowałem monument. Let's celebrate! No i czas spalić Moskwę. Jeszcze dorwijmy ich armię, też w ogóle będę zadowolony, żeby przetestować nasze 135% dyscypliny w boju. Dziękuję, pozamiatane. Ej, odblokuje mi tutaj spuściznę z safidów. Aha, możemy po prostu testować, czy już ją odblokowujemy i przyjmujemy, czy jednak dostajemy Gathering Progress i sami będziemy mogli zmienić to za darmo. No ale niech nam zmienią. Czwarta reforma. Co prawda to jest tolerancja religijna, więc jest to, co tutaj mamy, to jest bardzo mocne. Ale wiecie, wolna wola, kto by to chciał tak naprawdę. Ale nie widzę, żebyśmy dostali coś nowego. Aha, czyli to jest tylko i wyłącznie na Persji albo na feudalnej teokracji. No tak mi coś tu nie pasowało. No ale dobra, straciłem 50 punktów, a w zasadzie to 100. Coś tu jest nie tak. Ale teraz naprawdę, granie z szyicką Persją czy sunnicką jest mega mocne. No nic, ja sobie tak czy siak wezmę teraz działa tańsze. W końcu mamy sojusz z Polakami. Aha, to jest tylko dla Persji. Nie. No to już wiecie, żeby się jednak nie zmieniać w ten kraj. Nie zmieniamy się w niego, nigdy więcej. Muszę przyznać, że na razie granie tą Persją mi się podoba. No tym Erasanchrym w takim razie. Ale na pewno nie gram super
optymalnie. Trzeba będzie kilka rzeczy jeszcze tutaj pozmieniać i to bardzo, pokombinować. No i ładnie, Polska dużo dla siebie podbiła. Wracamy naszym wojskiem i czas na creme de la creme tego odcinka, czyli nasze starcie z Imperium Osmańskim o terytoria, które nam się należy. I wchodzimy w Osła z drugiej strony, bo zaatakował Austrię, a ja chcę zdobyć to, bo jest blisko mojej granicy. No nie powiem, wygląda ciekawie ta wojna. Weźmy bonus do bitew na naszym terytorium i powiem wam, chcę mieć bitwy, ale co ruszę do jakiejś, to po prostu wszyscy uciekają. Ej, Osman gra pod jakościowe, nie. Dobra, dopadłem jakiś stack 16 tysięcy, ale zobaczcie, Osman 120 dyscypliny, nie widziałem jeszcze takiego Osmana od bardzo dawna. Co to za opcja invite to our community? No nie, no dosłownie, tylko podejdę tutaj moimi armiami i ucieka, no. Nie mogę żadnej porządnej bitwy zrobić, albo takiej, której mogę wam pokazać. No dobra, bez generała to tak trochę się nie liczy, nie? Dobra, tu się wbiłem, ale ma zdubiewającą przewagę mój przeciwnik. Mimo tego wygrałem, jej. Pięknie, wreszcie dochodzi do jakichś bitew, ale są dość wyrównane niestety, prawie. No nie uciekajcie! Nawet nie zastanawiam, po prostu szturmuję te forty, chodźcie na bitwę. Ja tu chcę bitwy, ja chcę krwawej rzezi! Nice! No dobra, mniej nice, mniej nice, ich jest coraz więcej! Oh my god, czyżby Osman skończył wojnę z Austriakami? Oj, tak, dobra. A mi się skończył Ben Power, więc też trzeba kończyć tą wojnę. Nieważne, ważne, że Mameluk nam zapłaci pieniążki za wyjście z tej wojny. No i dzięki temu raczej już wojna z samym Imperium Osmańskim powinna nam pójść dość łatwo. No aż tak dobrze to mi nie poszło. Dobra, następnym razem przed wojną nie ulepszamy monumentu za Manpower, pamiętajcie. Byłem jakoś tak bardzo pewien, ale wygrałem. Dobra, zobaczmy, co to robi. Invite into our community. Ja im zmieniłem wiarę. Ej, powiem wam, że ta Persja to będzie teraz bardzo przyjemny kraj do grania. W sensie bardzo ciekawy, może niekoniecznie przyjemny, ale na pewno bardzo ciekawy kraj do grania. Bardzo. Tu jest tyle takich unikalnych rzeczy, których można doświadczyć w ramach tej kampanii, że to jest masakra. Pierwszy raz będę dewował pod jakąś instytucję, górską prowincję, bo po prostu opłaca się. No niesamowite. To jest prawie tak samo tanie jak na płaskim. Prawie tak samo. Aha, i żeby jeszcze zaprosić do naszej wspólnoty jakiś kraj, to my musimy użyć tej opcji i wtedy możemy dopiero zapraszać do naszej wspólnoty. Widzicie? Ej, i jeszcze im prowincję nawróciłem. Okej, to ulepszamy naszą umiejętność trzech płomieni rządowych. Na czym to teraz polega? Co tutaj zostało ulepszone? Szczerze mówiąc, chyba nie widzę. No dobra, tu widzę różnicę. Tutaj chyba dostaję produkcję, to mi doszło, a tutaj nie wiem. Tu chyba czegoś brakuje. Właśnie zmieniłem się na teokrację, za austriańską teokrację. Tak z ciekawości, teraz pójdzie Alde w 4. Ej, ale nadal mam płomień. I tak patrzę, że chyba nic nowego nie ma, jeżeli idzie o reformy rządowe. Nie mam też jakiegoś fajnego casus belli. Mech. Zbudowałem też kolejny monument, żeby teraz szybciej integrować Tybura. Nie no, ale dodatkowa mana z governmentu to jest mega mocny współczynnik. Mega mocny. Może dlatego nie dostaliśmy tego tańszego developmentu w tej erze. Bo jakby to wszystko połączyć, z tego kraju wyszedłby taki potwór, że reszta świata nie miałby tyle developmentu, co ta Persja. I tak już tyle golda zarabiam, że nawet nie mam za bardzo na co to wydawać w tym momencie. O! Wojna reparacji od Osmana, jak miło. Ale mała Rusia. Ha! Dobra, czas na starcie drugie. Jak widzicie, Osman ma przeważające siły, ale tym razem to zrobię trochę inaczej. Zdobędę Wargola i będę się starał bić na naszym terytorium, żeby wykorzystać bonus z governmentu. Ja Wargola mam. Niech ten Turek przyjdzie. No dobra, robię mu tylko jakieś 3 razy większe kuku. Niech będzie. No zobaczmy, dał pójść bitwę, jak mamy bonus z terenu. W tym momencie wreszcie się udało. No, 2 razy większe straty. O tak. Okej, chociaż czasem też uda się stoczyć i taką bitwę, więc jest przyjemnie. Ej, teraz zwróciłem uwagę na to, że nasze jednostki inaczej wyglądają. O, długo czekałem na tą bitwę. Zobaczcie, Fort Gór. Wbijamy się. Przeciwnik ma minus 2? A gdzie znasz bonus za teren, Haro? A, to jest u nas ten bonus. Dobra, nieważne. Pomyliłem się. Chyba miałem pecha w rolach. O, urosłem. Jak miło. No, wojnę z Osmanem zakończyłem zwycięstwem. Urośliśmy jeszcze bardziej, co pozwala nam dalej atakować Imperium Osmańskie. O, Armenia i Gruzja są naszą akceptowalną kulturą. Miło. I na naszej drodze stoi Konstantynopol, ale to wiecie. Zdobycie Konstantynopola i stworzenie potężnego Bizancjum możecie zobaczyć w tym odcinku.